Halo, halo, kochani. Jak widzicie, przed Wami jest walizka. Jest mniejsza walizka, to jest w sumie kosmetyczka, ona tylko wydaje się być taka duża. Są torby. Przepraszam Was też za mój głos, ponieważ ostatnio mam pewne problemy z gardłem. Nie wiem, o co chodzi, łapię jakieś infekcje, cały czas mam kaszel, nie mam kataru, nie boli mnie gardło, nic kompletnie, tylko kaszel i chrypa, która uniemożliwia mi mówienie. Więc przed Wami są walizki z tego względu, że jadę do Krakowa dzisiaj jest piątek, tak więc nagrywam ten film tak w sumie na takim spontanie, bo nigdy nie pokazywałam Wam, jak to wygląda właśnie, jak ja pakuję swoją walizkę. Nie było takiego filmu i już miałam go wcześniej zrobić, jak jechałam w tamtym roku na wakacje, ale jakoś nie miałam okazji chyba i też czasu i miałam te rzeczy i tu i w innym mieście i tak nie chciałam ich wozić, natomiast wszystkie teraz są tutaj w domu. Więc mogę Wam wszystko pokazać. No i co? Ja nie wiem właśnie, nie wiem jak ten film zrobić, bo akurat jestem trochę niewyjściowa, trochę bardzo niewyjściowa, bo przed chwilą też sprzątałam w domu i nie chcę też się za bardzo pokazywać w takim stanie, więc myślę, że popakuję te rzeczy sobie teraz sama i wytłumaczę Wam później, jak ja to robię, żebym była zadowolona właśnie z pakowania. Jadę na weekend, bo Wam tego nie powiedziałam, nie jadę na długo, jadę tylko na weekend, czyli dzisiaj wyjeżdżam jakoś o 13 i wracam w niedzielę wieczorem. Zamierzam też odwiedzić Oświęcim. Chciałabym bardzo z przewodnikiem, bo byłam tam kiedyś, ale byłam dawno, dawno, jak byłam mała. Już nie bardzo pamiętam i też zupełnie inaczej podchodzi się, będąc małym człowieczkiem, do takiego miejsca, natomiast teraz na pewno wszystko zrozumiem i z jakimiś takimi emocjami myślę, że odniosę się, będąc tam. Zatem ja zabieram się za pakowanie. Tutaj Wam jeszcze tylko coś wytłumaczę. Tam jest moja walizka, w której będą rzeczy. To jest malutka walizka, naprawdę. To jest walizka, z którą jeździłam na weekendy i na spokojnie się mieściłam. Natomiast tutaj, o, tu jest kosmetyczka. Ona jest trochę spora, ale zamierzam włożyć tutaj suszarkę i wszystkie inne kosmetyki. Więc myślę, że w sumie chyba taka w sam raz będzie. Tam też buty będę miała jakieś na zmianę czy coś na wieczór. Także zobaczymy. No i leżą też reklamówki, dlatego że ja mam taki zwyczaj, że zawsze wszystkie rzeczy pakuję właśnie do reklamówek, dlatego żeby mi się nie brudziły, bo w tej walizce wiadomo, że przez kilka lat były wożone różne, różniaste rzeczy i na pewno w jakimś stopniu jest ona brudna, zakurzona. Także wolę się zabezpieczyć, żeby mi się nic nie pobrudziło. Więc ja zabieram się do roboty. A za chwilę, jak już będę gotowa, to Wam wszystko pokażę i wytłumaczę. Okej, kochani, wróciłam. I jak już widzicie, jesteśmy w troszeczkę większym zoomie, a właściwie przybliżyłam się po prostu tutaj do tych rzeczy, żeby Wam pokazać. Jak słyszycie, dalej nie mogę mówić i to się niestety nie zmieni i nie wiem, czy w najbliższym czasie będą pojawiały się filmy. Z tego względu, że po prostu jestem niewydolna. Nie jestem w stanie do Was dużo mówić, bo za chwilę po prostu nie mogę. Więc zaczynamy od tej części pielęgnacyjnej. Mam tutaj, czekajcie, sobie ostrość poprawię. Mam tutaj chusteczki. W razie jakiegoś tam, wiecie, wypadku w łazience, jakby coś się rozlało, no wolę mieć, bo z tym papierem to też różnie bywa. Tutaj mam waciki i patyczki do uszu. Też i do zmywania makijażu, i do poprawienia paznokci, bo u nóg mam paznokcie zrobione lakierem zwykłym, jak zawsze zresztą. Tak więc takie rzeczy są po prostu niezbędne. Dalej jedziemy. Dalej mamy ładowarkę do szczoteczki, gdyż ja używam elektrycznej szczoteczki z Oral-B. Dalej mamy perfumy. Perfumy z Zary. Są to ostatnio moje ulubione perfumy. Czekajcie. Fame. Ale czy to Wam... Nie, nie pokażę Wam tego za jasno. W każdym razie duża pojemność i najlepsze perfumy, jakie ostatnio miałam okazję używać. Oczywiście tak, nić do zębów, najlepsza nić z Lidla, nić niewoskowana, lakier do paznokci. No i teraz to jest hicior. Dwa opakowania plastrów na odciski. Ja nie mam jeszcze odcisków, ale mam pewne buty, które zabieram. Jedziemy dalej. Dalej mamy szczotkę do włosów kompaktową Tangle Teaser. No i oczywiście pielęgnacja, noc, dzień, zziai, plus odżywka. Long for Lashes do rzęs też musi być, bo jej używam już bardzo długi czas. No i krem pod oczy z ziai, ale
ten krem już się kończy, także pewnie na wyjeździe już to opakowanie po prostu wyrzucę. No i tu jest pusto, natomiast jeszcze jest to. Tu jest, słuchajcie, historia, gdyż ja nienawidzę myć się ręką, nienawidzę innych myjek, więc mam zwykłą gąbkę do mycia. Tutaj mam też tarkę do stóp, tutaj jest płyn do demakijażu, część szczoteczki, gdyż końcówka jest tutaj w woreczku, żeby była odizolowana od całej reszty, szampon pełnowymiarowy, bo tam już jest końcówka, maseczka, szczoteczka, jakaś ochrona do włosów, do suszenia i same takie najpotrzebniejsze rzeczy, więc to pakujemy już, słuchajcie, tutaj. Nie wiem, czy ja to dobrze nagrywam, bo połowy nie widzę, ale to nic, więc to pakujemy i tak to będzie wyglądało, to pakujemy tutaj. To, to też tu. To tu, tu. Pakuję od razu, żebym nie zapomniała niczego. Ok, więc ta część wygląda tak. Przerzucamy i tutaj mamy nieschowaną jeszcze kolorówkę. Tutaj są pędzle z Beauty Blenderem. Podkład, który zabieram, to jest L'Oreal. Dwie pomadki z Bourjois do ust, zalotka, maskara, taki utrwalacz do brwi, bronzer, gumka, rozświetlacz, eyeliner, puder, korektor z L'Oreala, z The Balm Rouge, z Maca ten podkład do szminek, gdyż ja jak używam takie ciemne kolory, to zazwyczaj używam tego. Tutaj ze Slika też taka farbka, baza, no i to w sumie tyle. Kolorówki dużo nie zabieram, bo po co, same takie najpotrzebniejsze rzeczy. Natomiast tutaj jest walizka, jest pusta jeszcze, jest suszarka i te suszarki jednak tutaj nie zmieszczę niestety, więc suszarka będzie w walizce. No i tutaj na łóżku mam przygotowane rzeczy. Tutaj mam piżamę w tej torbie, to już sobie daruję. Tu są te buty wysokie, które zabieram ze sobą. Tu są ubrania. Z ubrań wzięłam tak, jedną koszulę, sukienkę. Tu jest koszula, koszula, spodnie i bluzkę, dlatego że nie wiem, w co będę miała ochotę się ubrać, nie wiem, jaka będzie pogoda, bo teraz zaczęło znowu padać i to wszystko wpakuję do tej dużej torby, natomiast tutaj mam bieliznę, to się nie będziemy rozwodzić, majtki, stanik, jeszcze jeden zabiorę i do tej torby też to wypakuję. Także to by było w sumie na tyle. Tak wygląda moja walizka, która jest gotowa do zabrania. Jeszcze biorę obaga też, no bo obag jest mi bardzo potrzebny. Jest to największa torebka, którą mam. No tak, także ja Wam dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, czy Wam się podobało. I do następnego. Trzymajcie się, cześć i życzcie mi powrotu do zdrowia. Pa!